Za nami rok setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, inicjatywy przygotowane na ten czas, podsumowało w rozmowie z naszą redakcją Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego w Wadowicach. Rok 2020 był rokiem Świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę jego śmierci, 18 maja setną rocznicę urodzin papieża. Miniony rok obfitował również w rozpoczęcie procesów kanonizacyjnych rodziców Karola Wojtyły. Z powodu pandemii koronawirusa większość wydarzeń odbywała się w formie online. Mówi ksiądz Łukasz Piurkowski, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W maju fantastyczne wydarzenie telewizyjne na antenie Telewizji Polskiej. Zaproponowaliśmy, i przygotowaliśmy również spacer, spacer wirtualny dla naszych gości i oczywiście bardzo ciekawy projekt do Mojego Dzieciństwa, który ukazuje kontekst domu rodzinnego i wadowic, z których wyrasta Jan Paweł II. Rok 2021 to również rok ważnych dat. 13 maja przeżywać będziemy 40. rocznicę zamachu na świętego Jana Pawła II. Już pracujemy z nadawcą publicznym, jak również z dużymi centrami tygodników katolickich, tak żeby przygotować ciekawą propozycję zarówno w mediach, w mediach społecznościowych, jak i w publikacjach. Nowy rok, jak wskazuje ksiądz Łukasz Piórkowski, będzie poświęcony rodzinie Wójtyłów, wielkim rocznicom i wartościom, które wyrastają tutaj z Wadowic. Miłość, przebaczenie, umiejętność dialogu, skoncentrowania się na problemie i na jego rozwiązaniu. To jest bogactwo tej rodziny. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach pozostaje zamknięte przez pandemię. Placówkę można zwiedzać wirtualnie dzięki specjalnej aplikacji.